końcówka lutego, kury dostały jeść, woda. Idziemy sprawdzić, czy może w końcu jakieś pierwsze jajka. Jeszcze sobie otworzyłam. I otóż, proszę Państwa, jest! Mamy to! Pierwsze jajko! Jest! Ciekawe, czy nie zamrożone już na amen. Zobaczmy, czy nie ma gdzie więcej, ale chyba nie. Tylko teraz powinny składać tu, a nie tu. No ale lepsze to tu niż na dworze. O nie! I jest pęknięte. To będzie dla kur. Zobaczcie. Od mrozu pękło, bo dzisiaj mamy minus... Teraz jest minus 18, ale było minus 20. Okej. Jeszcze trzeba by zerknąć. O, jakie zmrożone. Białko zmrożone. Trzeba by jeszcze zerknąć, czy na dworze nigdzie nic nie ma. My to zamkniemy. Kurnik. I spójrzmy. Na dworze chyba nic nie ma, chyba w ogóle kury nie wychodziły dzisiaj za bardzo na dwór. Idziemy. Kury powinny składać jajka w tych białych koszyczkach, ale są takie głupie, że nie chcą i wolą składać w jakichś dziwnych zakamarkach.
koniec marca, tuż przed Wielkanocą. Pogoda taka sobie. Idziemy zobaczyć, ile dzisiaj jajek zrobiły kury. Już z samego rana jedno jajko wzięłam z kurnika. Zobaczymy, czy coś dorobiły. I czy były na tyle inteligentne, żeby wejść do kurnika i robić tam? Czy znowu na dworzu? Trzeba było zastawić tutaj kurnik, ten dół, bo tam wchodziły i tam niektóre głupie takie, że tam jajka składały, a tam się nie da wyciągnąć jajek spod skóry. Trzeba było zastawić tutaj deskami wejście do kurnika. Idziemy zobaczyć, czy są jakieś jajka, czy nie. Oczywiście już widzę, jest jedno jajko. Więcej na wybiegu nie widzę. Dorobiliśmy więcej tutaj na jastrzębie, polatały. Idziemy jeszcze do kurnika zobaczyć, czy coś jest. Znowu zamiast w koszach. Myślałam, że może zamknięcie zdziała źle, to otworzyłam. Też nie. Zamiast w koszach, to obok.